Przeczytajmy z Księgi Salomona, pierwszy rozdział, 16 werset. Księga Kaznodziei Salomona, pierwszy rozdział, 16 werset. Pierwszy rozdział, 16 werset, Księga Salomona. To też pomyślałem w sercu swoim tak. Oto stałem się wielki i zdobyłem więcej mądrości niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jerozolimie. A moje serce poznało wiele mądrości i wiedzy. I postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Lecz poznałem, że i to jest gonitwą za wiatrem. Bo gdzie jest wiele mądrości, tam wiele jest zmartwienia. A kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie. Powiedziałem sobie, nurze, popróbuj radości i użyj sobie. Lecz również to było marnością. O śmiechu powiedziałem, to szaleństwo. A o radości, cóż ona daje? Pomyślałem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem, lecz tak, aby moje serce mądrze mnie prowadziło i że będę się trzymał głupoty, aż zobaczę, co dobrego mają synowie ludzcy czynić pod niebem w ciągu krótkiego czasu swojego życia. Podjęłem wielkie dzieła, wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i pagórki, i parki i zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi i służebnice. Miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jerozolimie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów i królów i krajów. Wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki. I oto czym synowie ludzcy się rozkoszują, mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki i przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jerozolimie, nadto pozostała mi mądrość. I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu i taka była moja nagroda za wszelki mój trud. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonałem, moje ręce i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. 17 werset. I tak znienawidziłem życie, gdyż nie podobał mi się bieg rzeczy pod słońcem. Wszystko bowiem jest marnością i gonitwą za wiatrem. Znienawidziłem wszelki trud, jaki znosiłem pod słońcem, ponieważ to, co zdobyłem z trudem, muszę powierzyć człowiekowi, który po mnie przyjdzie. 23 werset. Skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju, to również jest marnością. Amen. Największe, według mojego poznania, świadectwo człowieka, którego usłyszałem w życiu. Jego świadectwo Salomona, człowieka, którego Bóg wybrał, aby uczynił wielkie dzieło, jedyne, wyjątkowe, aby zbudował jedyny,
według rozkazu Boga świątynię, gdzie mieszkałby Bóg i rozmawiałby ze wszystkimi ludźmi. Kto by przybliżył się do świątyni, Bóg by go przyjął i Bóg rozmawiał z nim, kontrolował go, ale i dawał mu też obietnicę błogosławieństwa. I te wielkie dzieło Bóg zdecydował, aby wypełnił z człowiekiem, którego stworzył, wyćwiczył, pobłogosławił i dał przykazanie, aby została wykonane dzieło Boże. Wybrany przez Boga ten człowiek, wtedy jeszcze młody, Salomon, 30 lat miał wtedy około, jak Bóg go wykonał, uczynił go królem i miał, i jak zobaczył tą ludność, ten lud, nad którym miał rządzić i poznając ciężar odpowiedzialności, który dał mu Bóg jako król w jego ludzie, ale i jako wykonawca dzieła, uczynił to, co podobało się Bogu bardzo, poszedł, ofiarował przed Bogiem i poprosił o pomoc i podziękował mu, ale i poprzez ciężar odpowiedzialności poprosił o pomoc od Boga i Bóg jako pomoc gotowa dla tych, którzy się do Niego przybliżają. W tamtej nocy ofiary Salomona nawiedził go z zapytaniem, znowuż jedynym w swoim rodzaju, co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz, abym ci dał? Salomon miał wiele w sercu jako człowiek. Chciał dobroć, bogactwo, chwałę i wszystko to, co chcemy my ludzie. Największe i najlepsze i nie tylko dla samego siebie, ale też dla tych, których miłujemy, ale wchodząc w siebie, patrząc się na siebie, uniżył samego siebie i powiedział, to, co chcę od Ciebie, Boże, jest, abyś dał mi mądrość, abym mógł rządzić nad Twoim ludem i abym wykonywał Twoją wolę. I dlatego, że od Boga jest zależne chcenie i czynienie, nie oddajemy chwałę dla Salomona. Starczy tylko, aby człowiek był gotowy i aby przyjął i aby wypełnił swoją wolę. I w taki sposób Salomonowi zostało dane wszystko. Jedynemu człowiekowi na ziemi, odważę się i powiem, któremu zostały dane duchowne, materialne, wszystko, co mógł zapragnąć jeden człowiek. I Salomon przyjął to, pracował nad tym, wypełnił wolę Boga i zdecydował w swoim życiu, aby stwierdził, aby zbadał poprzez mądrość Bożą, którą miał, czym jest, co jest najlepsza rzecz dla człowieka, co jest to, co da błogosławieństwo, szczęście, radość dla każdego człowieka. Co to jest? I dlatego, że miał możliwość, co chciał, mógł mieć, zaczął z pilnością, z mądrością, którą dał mu Bóg, zaczął z pilnością i z radością i z gorliwością badać, czym jest to, co jest dobre dla człowieka. I zrobił wszystko, co mógł sobie wyobrazić człowiek i może sobie wyobrazić człowiek oprócz grzechu, pomimo że zrobił też grzechy i przekroczenia. Salomon poprosił o to,
Zrobił to, rozkoszował się i dotarł do wielkiego wniosku. Wszystko jest marnością. Wszystko jest marnością. I jeszcze bardziej doprowadziło go do wniosku, że znienawidziłem życie. Człowiek, który miał wszystko. I nie brakowało mu niczego. I mógł mieć wszystko, co chciał. Serce jego, myśli jego, co chciał, miał. Znienawidził życie. Dzieła mojego życia okazały się, że są znojem. Całe moje życie było w bólu, w trudzie i w smutku. I kto to mówi? Solomon, który nie był chory ani razu w swoim życiu, który nie miał nieszczęścia w swoim życiu i który nie miał trudności w swoim życiu. Wielkie świadectwo. I dla nas też. Bo to świadectwo uczynił człowiek wybrany przez Boga, oświecony we wszystkim przez Boga i błogosławiony zupełnie przez Boga. Co by chciał i co byśmy chcieli od Boga, abyśmy poprosili? I Salomon by tego nie miał w zupełnej obfitości. Ale wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. Ból, znój, smutek. I Bóg co? Stworzył jednego człowieka, że cokolwiek mu da, będzie nieszczęśliwy. Bóg co? Bóg, bracia i siostry, ma piękny plan. Dziecko się urodziło nam. Syn został nam dany. I jego władza będzie nad jego... Jego imię będzie nazwane cudowny, bo będzie robił cuda w naszym życiu. Doradca. Jedyny. Bóg mocny, wszechmogący. Ojciec przyszłości. Ojciec, który daje ojcowską miłość. I nie tutaj tylko, na kilka lat. Władca pokoju. I tutaj jest właśnie wielka zmiana. Wielka zmiana nie przychodzi z tym, co wzywa człowiek i chce według pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pycha życia. Wielka zmiana w naszym życiu pochodzi przez Boga dla każdego człowieka, który będzie prosił o to dziecko, które zostało nam dane. Tego, którego nam podarował Bóg i nazywa się Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. On wykonuje wielkie zmiany we wszystkim. On jest ten, który przychodzi do życia i zmienia człowieka zmarnego i jego życie jest marnością i gonitwą za wiatrem i wykonuje go pożytecznym, radosnym, błogosławionym naprawdę we wszelkim błogosławieństwie duchownym w niebiosach poprzez Jezusa Chrystusa. Inny człowiek, inne życie. I to jest coś innego od tego, co znamy, co liczymy się z tym, co myślimy, co pragniemy, chcemy. Z możliwościami człowieka, które mamy, nowe rzeczy, nowe
zdolności, które daje Bóg poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Wszystko, co stare, przeminęło. Wszystko stało się nowym. I teraz obietnice Boga nie są, abyś miał wszystko. Obietnice Boga są, że masz Chrystusa. Abyś miał Chrystusa. Jak masz Chrystusa, masz wszystko to, co ci jest potrzebne, nie tylko do tego życia, ale szczególnie do wiecznego życia, bo człowiek nie został stworzony i biada nam, jakby nas stworzył Bóg tak jak zwierzęta, tak jak żywe istnienie, abyśmy żyli tak przez czujność, przez 70, 80 lat i później koniec. Bóg stworzył nas, bracia i siostry, na obraz i na podobieństwo Jego. Stworzył nas, abyśmy byli podobni do Niego i dał nam możliwość, abyśmy byli podobni do Niego. Dziękujemy Bogu, bracia i siostry, bo poznaliśmy Jezusa Chrystusa, bo przyszedł do naszego życia, bo zmienił wszystko, bo zabrał nam tego ducha ziemskiego i cielesnego, i który miał nawet tenż wyborny człowiek, Salomon, jedyny, wzorowy, i dał nam innego ducha. Ducha łaski i błagania, ducha objawienia i mocy, ducha miłości i miłosierdzia, ducha poznania wieczności, wiecznych planów Bożych. Dał nam, bracia i siostry, ducha, który pokazuje wszystkim nam, że te życie jest tylko dlatego, abyśmy je wykorzystali, abyśmy rozkoszowali się na wieki wieków w wiecznym życiu. Nic więcej. Nic więcej nie jest te życie. Dla niczego innego jesteśmy w tym życiu. Jeden jest cel nasz. Jeden jest cel nasz. Co się stanie później po tym życiu? Jak nasze myśli, nasze pragnienia w pewnym momencie staną się dla tego życia, i to jest wielka pułapka, jak ktoś żyje dla tego życia. I to jest tak, jak mówi właśnie ten Salomon, że jak nawet dla jednej chwili ta myśl przyjdzie co do tego życia i tylko dla tego życia zarządzi w moim życiu, wtedy jesteśmy najbardziej zmiłowania ze wszystkich ludzi, bo myśmy poznali Chrystusa. Najbardziej zmiłowani wszyscy z ludzi. I dlatego dzisiaj odrzućmy z nas, opierając się na tym świadectwie, na tym wielkim świadectwie tego szczególnego człowieka Salomona. Nie zwracajmy naszej uwagi do marności, bo będziemy nienawidzieć naszego życia. Nie załamiemy się tylko, nie tylko się zasmucimy, nie tylko żadne inne uczucie nie bierz pod uwagę, bo wszystkie te tragiczne uczucia wypełnią nasze życie, twoje życie. I jedna rzecz jest najgorszą rzeczą, że znienawidzisz swoje życie. Wiesz, co to znaczy, że nienawidzisz swojego życia? Bóg niech nas zachowa. Ale my wychwalajmy Boga. Dziękujmy Bogu, bo poznaliśmy tego Syna, który został nam dany. Te dziecko, które zostało nam dane, bo poznaliśmy. I bracia i siostry, to jest największy cud z tego wszystkiego, co uczynił Salomonowi. Poznał nas. Poznał nam Syna swojego jednorodzonego. Przedstawił nam Go. Objawił nam Go. Podarował nam Go. Zamieszkał w nas, zmienił nas, że nie patrzymy przez te oczy tej ziemi, abyśmy nie słuchali
przez te uszy tego świata, ale abyśmy mieli uszy wyćwiczone, abyśmy mogli słuchać szepty wiecznego życia, abyśmy słuchali głos mocny Ducha Świętego, abyśmy mogli słuchać, abyśmy mogli rozumieć, abyśmy żyli we wszechmogącym Bogu. Nie tego, który podarował mądrość i poznanie Salomonowi, a nam daruje wieczne życie Jezusa Chrystusa. I to jest wieczne życie. Bracia i siostry, poznajmy to. To, co nam oferuje Bóg dzisiaj, to, co oferuje Bóg swojemu Kościołowi, to, co oferuje Bóg ludziom, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa i dał im moc, aby zostali nazwani dziećmi Bożymi, współdziedzicami Bożymi, współdziedzicami Jezusa Chrystusa, aby na wieki wieków, abyśmy królowali nad wszelkimi mocami niebieskimi, ziemskimi i podziemskimi. I wtedy nie będzie ani ziemskich, ani podziemskich, tylko niebieskie. Chwała Bogu. I dlatego z wdzięcznością rozważajmy Słowo Boże. Z wychwalaniem zwracajmy nasz wzrok do nieba, bo stamtąd przyjdzie Królestwo Niebios do naszego życia. Chwała Bogu! I dlatego nasz Pan Jezus Chrystus mówi, po pierwsze, zważajcie, abyście prosili o Królestwo Niebios i sprawiedliwość Jego. Zostaw wszystko inne. Wszystko, o wszystkim innym zna Bóg, że masz potrzeby i podaruje nam. I szczególnie jak podejmiemy tą decyzję, abyśmy prosili naprzód o Królestwo Niebios i sprawiedliwość Jego. Umiłowani bracia i siostry, jesteśmy błogosławieni, bo to, co słyszymy, to, co widzą nasze oczy, to, co żyjemy w Kościele i nawet aniołowie zazdroszczą i zwracają swój wzrok i pragną i chcieliby Ty też to, co Ty rozkoszujesz się. Ty, bracie, nic nieznaczący, znikomy, mało znaczący, grzeszny, rozkoszujesz się w tym wszystkim, bo to jest dane przez miłość Bożą, który tak bardzo umiłował świat, że nie było mu szkoda, ale wysłał go, aby oczy jego i uszy jego otworzyły się, i aby zrozumiał to, co człowiek nie widział, tylko poprzez Ducha Świętego objawia Bóg dla tych, którzy Go miłują i których miłuje wieczną miłością. Błogosławiony jesteś. Chwała Bogu, bracia i siostry. Amen, amen.